Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na naszą kolejną rozmowę. A Państwa i moim gościem jest Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Pani poseł, zacznę od wydarzeń wczorajszych, to znaczy czołgi i armatochaubice, sprzęt, który wczoraj do nas dostarczono i kolejne decyzje, między innymi dzisiaj czytam na stronie Polskiej Agencji Prasowej, Departament Stanu USA wydał zgodę na sprzedaż Polsce 116 czołgów M1 A1 Abrams. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Oczywiście nie chcemy tutaj też siać paniki, budować paniki, bo już taką narrację wczoraj zauważyłam wśród rosyjskich troli, że szykujemy się do wojny. Musimy być po prostu przygotowani. Ale już też widzę komentarze, po co tyle wydawać na dozbrajanie polskiej armii? A po co było ją niszczyć w przeszłości? Pani poseł, może tak zapytam. Wiadomo, że musimy się zbroić i to jest zero-jedynkowe. Jeżeli chcemy być bezpieczni, jeżeli nie chcemy mieć takiej wojny, jaka w tej chwili toczy się na Ukrainie, musimy mieć tak uzbrojoną armię, żeby po prostu zaatakowanie Polski było nieopłacalne. Czyli chodzi nam o budowanie potencjału odstraszającego. Bardzo się cieszę z tych kolejnych kontraktów i z tego, że finalizujemy kolejne zapowiedzi, jeśli chodzi o dozbrajanie polskiego wojska. Jak Państwo wiecie, jest to działanie bardzo intensywne, w krótkim czasie bardzo duże zakupy i już konkretnego sprzętu, który konkretnie przyjeżdża do Polski i jest tutaj obecny. Ta część Europy w tej chwili jest zagrożona imperialną polityką Rosji i trzeba na to patrzeć bardzo poważnie. To, co przeżywa teraz Ukraina, pokazuje, że po stronie Kremla nie ma żadnych granic, żadnych etycznych czy ograniczeń, czy jakichś innych wynikających choćby z prawa międzynarodowego. Tam jest barbarzyństwo, tam jest bestialstwo i tylko bardzo silna armia może spowodować, że Putinowi nie przyjdzie do głowy, że po Ukrainie albo nawet w tym samym czasie, co walczy z Ukrainą, zaatakować takie państwa jak Polska. My dzisiaj oczywiście przyglądamy się temu, jakie decyzje podejmują też inne państwa. No i muszę tutaj odwołać się, widzimy właśnie patrioty, ja muszę się też odwołać do decyzji Niemiec, która no, nie chce, ewidentnie nie wyraża zgody na to, żeby patrioty przekazane Polsce znalazły się na zachodniej części Ukrainy, tylko mają być w Polsce. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej również skomentował sprawę. Z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia dla Ukrainy, przystępujemy do ustaleń o umieszczeniu ich w Polsce. Jak pani skomentuje, no właśnie, fakt rozmieszczenia tych patriotów ostatecznie w Polsce, a nie na Ukrainie? Oczywiście dobrze, że one tutaj będą. Natomiast dużo bardziej przydałyby się na Ukrainie, bo to Ukraina prowadzi wojnę i to Ukraina jest atakowana i ostrzeliwana. I to Ukrainie powinno się pomóc w pokonaniu Putina, w pokonaniu Rosji. Świat Zachodu nie do końca zdaje sobie sprawę chyba z bezwzględności działań Kremla. Jak słyszę od przywódców Francji czy Niemiec, że z Władimirem Putinem trzeba się jakoś dogadać, że trzeba Rosji dać jakieś gwarancje bezpieczeństwa, to myślę, że to jest taka naiwność polityczna, która wynika między innymi z braku takiego bezpośredniego doświadczenia, a także doświadczenia historycznego, czym jest Rosja. Patrioty najlepiej służyłyby walczącemu z Moskwą państwu. Oczywiście w Polsce ich rozmieszczenie jest również potrzebne. Dobrze, że będą. Natomiast tu jest też kwestia tego, i to są pytania już do strategów wojskowych, ale także do zwierzchnika sił zbrojnych, jak będzie wyglądała sprawa decyzji o ich ewentualnym użyciu. Czy tak jak wstępnie to zapowiadano, będzie to w gestii wyłącznie niemieckiej, czy jednak to uzbrojenie, tak jak każde inne stacjonujące na terenie Polski, będzie pod polskim lub natowskim
dowództwem. Na to trzeba jeszcze poczekać. Myślę, że rozmowy trwają, ale tak jak mówił Jarosław Kaczyński, patrioty powinny wzmacniać możliwości obronne Ukrainy. Pani poseł, tutaj u nas na antenie telewizji Republika wielokrotnie padają takie słowa, że co do Rosji nikt z nas nie powinien mieć wątpliwości. Od Rosji my jak najdalej powinniśmy być, żadnych relacji gospodarczych, biznesowych, żadnego powrotu do business as usual, ale jak to mówił pan prezydent Andrzej Duda. No, my przyglądamy się właśnie działaniom innych krajów. No i tutaj muszę zapytać o Węgry. Jak pani ocenia decyzję Węgier, które zablokowały pomoc finansową 18 miliardów euro, które miały być przekazane Ukrainie, no zostały wstrzymane. Stanowisko Węgier jest dla mnie zupełnie niejasne. Oni z jednej strony działają tak, jak pani przedstawiła, a potem twierdzą, że to chodziło o to, że nie chcą, żeby ta pomoc była z kredytów i że oni sami z własnych pieniędzy dadzą wsparcie Ukrainie. Nie wiem, jak to wygląda. Myślę, że tutaj Węgry idą jakąś swoją drogą, która jest pełna zwrotów i meandrów. Prawdopodobnie wynika to też w dużej mierze z uzależnienia energetycznego Węgier od Rosji, ale no to jest, to są rzeczywiście zaskakujące niektóre działania czy wypowiedzi. A my jesteśmy zawiedzeni postawą Viktora Orbana? Nasze relacje no jeszcze do niedawna były dużo lepsze. Teraz jak pani by określiła te relacje Polski i Węgier po tych decyzjach, po tych wydarzeniach? To oczywiście zależy na jakie sprawy popatrzeć, ale widać wyraźnie, że wojna na Ukrainie pokazała bardzo daleko idące różnice między Polską a Węgrami, jeśli chodzi o stosunek do Rosji i stosunek do tej wojny. Różni nas też to, jaką przyjęliśmy strategię wobec rozmów z Komisją Europejską. Węgrzy są chyba na musiku, jakbym mogła to powiedzieć, to znaczy oni już muszą zgadzać się na wszystko, co im Komisja Europejska dyktuje. Tutaj są rzeczywiście odmienne nasze stanowiska, nasze drogi i no cóż, no, trzeba patrzeć na to jak na po prostu grę polityczną w polityce międzynarodowej. Niekiedy zawiera się sojusze w różnych sprawach z różnymi państwami, niekiedy te sojusze się rozchodzą, mimo że w innych sprawach trwają. Także ja bym po pierwsze nie przekreślała oczywiście współpracy Polska-Węgry, żebyśmy też nie mówiły o tym, że tutaj się, że jest jakiś potężny kryzys. Jest duża różnica, jeśli chodzi o stosunek do Rosji, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Jest duża różnica, jeśli chodzi o pomoc w tej wojnie, chociaż Węgry również pomagają. No i zobaczymy, jak się te losy... Opozycja dzisiaj mówi, mieliśmy rację co do Węgier, PiS nas nie słuchał. Jak pani to skomentuje? Opozycja próbuje udowodnić, że chociaż w jednej sprawie miała rację, bo jak pamiętamy w polityce międzynarodowej opozycja myliła się w każdej strategicznej sprawie. Myliła się w sprawie ślepego wspierania polityki niemieckiej, myliła się w sprawie stawiania na reset z Rosją i na partnerstwo z Rosją, myliła się próbując odwracać się od Stanów Zjednoczonych i osłabiając nasze zaangażowanie w NATO. Myliła się rozbrajając polską armię, likwidując kolejne jednostki, zwłaszcza na ścianie wschodniej. Także tutaj, jeżeli chcą mówić, że mieli rację, jeśli chodzi o Orbana, no to jest taka próba znalezienia czegokolwiek, co może pokazać, że w jakiejkolwiek sprawie mieli rację. Ale w tej sprawie też nie mieli rację. Pani poseł, temat uchwały, która mówi o tym, że Rosja jest państwem sponsorującym terroryzm, ma wrócić ten temat na najbliższym posiedzeniu Sejmu już 13 grudnia. Bardzo symboliczna data, bardzo symboliczny dzień. Jakich scenariuszy się spodziewamy? Przed chwilą pan poseł z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że no, my będziemy stać przy swoim i nie będziemy głosować za tą uchwałą, w której jest poprawka Antoniego Macierewicza.
No tak, można by powiedzieć, że nienawiść odbiera opozycji rozum. Ale tutaj jest chyba jeszcze to, o czym mówię od kilku dni, czyli jakieś niejasne zobowiązania partii Donalda Tuska wobec ustaleń z Władimirem Putinem po katastrofie smoleńskiej. Tutaj rzeczywiście politycy totalnej opozycji nie są w stanie zaakceptować zdania, że Rosja odpowiada za doprowadzenie do tej katastrofy. Oni cały czas głoszą, że wina jest tylko po stronie polskiej, bo polscy piloci rzekomo doprowadzili do tej katastrofy. To jest szokujące, jak można w tyle lat trzymać się tej bardzo niesprawiedliwej, nieuczciwej i kłamliwej tezy. Jak można wypełniać z tak dużym zaangażowaniem i z takim również zaangażowaniem emocjonalnym te ustalenia między Tuskiem a Putinem, które zostały zawarte w sprawie wyjaśniania katastrofy smoleńskiej i przyjmowania jakiejś jednej wersji tych wydarzeń. Bardzo jestem ciekawa, czy będą próbowali dalej robić obstrukcję, czy wyjmą karty do głosowania i będą próbowali zrywać kworum. Wydaje mi się, że tutaj będziemy obecni, nasi wszyscy posłowie, w związku z tym pewnie to się nie uda, ale jestem ciekawa, czy po prostu zagłosują przeciw uchwale, która jest określa Rosję jako państwo wspierające terroryzm, czy po prostu wyjdą z sali, czy wyjmą karty. No jakiś pretekst, żeby nie przeprowadzić tej, próbować nie przeprowadzić tej uchwały przez Sejm, znaleźli. A w pani ocenie, no właśnie jaki pretekst? Mówi pani jakiś pretekst, ale co tak naprawdę w tej poprawce Antoniego Macierewicza przeszkadza, no pani zdaniem, politykom opozycji? No właśnie to, że tam jest jednoznacznie powiedziane, że Rosja odpowiada za doprowadzenie tej katastrofy. Z jakichś powodów totalna opozycja nie jest w stanie tego powiedzieć. Z jakichś powodów woli histerycznie i bardzo emocjonalnie reagować, bojkotować głosowanie, zrywać to głosowanie, niż to uznać. Oni jakoś, Kreml trzyma ich w garści. To ja zapytam w takim razie o tę komisję weryfikacyjną, o te właśnie powiązania, o politykę energetyczną, bo to o tym będzie ta komisja weryfikacyjna. Będzie ona badała lata 2007-2022. Pani uważa, że to jest dobra decyzja, że do 2022 roku politycy PiS-u nie mieli nic przeciwko w większości? Oczywiście. Nie ma problemu, ponieważ za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości ta polityka wobec Rosji jest bardzo czytelna, transparentna i zgodna z polską racją stanu. Natomiast to, co się działo podczas rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, jest ukryte przed opinią publiczną. Wiele rzeczy po prostu, o wielu rzeczach Polacy po prostu nie wiedzą, jakie były działania, jakie były próby robienia różnych biznesów z Rosją i uzależniania od Rosji na różnych polach, również na przykład jeśli chodzi o dostawy prądu. Również sprzeciw wobec przekopu Mierzei Wiślanej był podyktowany tym, że Platforma Obywatelska chciała dołączyć się do projektu modernizacyjnego przejścia rosyjskiego w Kaliningradzie przez Mierzeję. Tutaj jest bardzo wiele takich przykładów, które pokazują co najmniej nierozważne działania, jeśli chodzi o polską rację stanu w kwestii bezpieczeństwa. Pani poseł, dobrze, ale opozycja mówi, że PiS chce tej komisji weryfikacyjnej, bo nie radzi sobie dzisiaj z trudną sytuacją gospodarczą i trzeba jakoś przykryć te wszystkie trudne tematy, z którymi sobie PiS nie radzi, bo przecież idziemy do wyborów, więc trzeba nawalać w platformy jak tylko się da. Jak pani to skomentuje? PiS sobie radzi i to ludzie widzą. Przecież rzeczywistość każdy dzień zaprzecza słowom totalnej opozycji. Miało nie być węgla. Ludzie mieli zamarzać w domach, a węgla miało kompletnie nie być. Nikt nie miał mieć możliwości kupienia po jakichś normalnych cenach. Węgiel jest, dystrybucja się odbywa, ludzie węgiel mają, mogą go kupić i nie w takich cenach, jak to zapowiadano, w tak wysokich cenach. Bardzo wiele rzeczy, które opozycja głosiła, że się na pewno nie udadzą, że będzie jakaś na przykład gigantyczna drożyzna i ludzie nie będą mieli, mogli, nie będą w ogóle mogli mieć możliwości kupowania rzeczy
na tym samym poziomie żyć, jak do tej pory żyli. Wszystko to się nie sprawdza. Rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazuje swoją skuteczność. Skuteczność i sprawczość. I to jest bardzo ważne. Pani poseł, dobrze. Dlatego nie ma co przykrywać, ale warto opowiedzieć o tym, jaką naprawdę linię realizowała Platforma Obywatelska i PSL, również po to, żeby w czasie wyborów Polacy mieli świadomość, jakiego wyboru dokonują, ponieważ te najbliższe wybory znów będą kluczowe dla historii Polski. Pani poseł, a propos tego, jak PiS sobie radzi, Rzeczpospolita dzisiaj dwa sondaże opublikowała. W pierwszym wariancie PiS ma 34,2% głosów, w drugim wariancie 33,2%. Wynik wysoki, ale pytanie, czy z Solidarną Polską rzeczywiście dotrwacie do tych wyborów w 2023 roku? Dzisiaj czytam z kolei w Dzienniku Gazecie Prawnej, posłowie PiS rzucają koło ratunkowe ministrowi Ziobrze. Minister Ziobro potrzebuje tego koła ratunkowego. Jak to w końcu jest? Bo tutaj wiem, że wszystko dzieje się też wokół sądownictwa i pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. No, trwa na pewno dyskusja wobec tego, jaką przyjąć strategię, jak działać wobec nieprawdopodobnych żądań Komisji Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, no to oczywiście, że idziemy razem z Solidarną Polską i będziemy razem startować w wyborach. I będziemy bronić Zbigniewa Ziobro teraz w czasie głosowania nad wotum nieufności. To jest taka oczywista oczywistość, tak działa Zjednoczony Obóz Koalicyjny. I to daje też premię od wyborców. Wyborcy nie byliby zadowoleni, gdybyśmy się podzielili, gdybyśmy szli osobno, gdybyśmy się jakoś mocno publicznie sprzeczali. Dlatego tutaj proszę być spokojnym, damy radę. Są różnice w stanowiskach, ale to nie są różnice, które uniemożliwiają współpracę. To na koniec w takim razie, oczywiście my jesteśmy na antenie Telewizji Republika, do czego zachęcam też naszych widzów i panią poseł do oglądania naszej stacji, ale duża wrzawa również na temat telewizji publicznej w ostatnich dniach. To znaczy, że telewizja publiczna ma dostać prawie 3 miliardy złotych. No i posłanka Platformy Obywatelskiej na Twitterze, właśnie PiS na Komisji Finansów przegłosował zwiększenie finansowania. Wielki skandal, wielka kolejna awantura. Pani oczywiście z mediami jest za pan brat, wie o co chodzi w mediach, wie jakie duże pieniądze są też w mediach potrzebne. To kwota konieczna. Na co te pieniądze mają być przeznaczone? Na media publiczne, na Telewizję Polską, na Polskie Radio, na wszystkie oddziały Telewizji Polskiej, na wszystkie regionalne rozgłośnie Polskiego Radia, na portale, na kanały tematyczne, na organizację i realizację teatru telewizyjnego, na różne koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, na transmisję meczów sportowych, na pokazywanie różnych najnowszych filmów, na różne talk-showy i różne widowiska telewizyjne. No to jest oczywiste. To wszystko, co w tej chwili ma w swoim pakiecie i Polskie Radio, i Telewizja Publiczna w swojej ofercie dla Polaków i co stanowi sól polskiej kultury. To znaczy, bez mediów publicznych polska kultura nie może się rozwijać, bo media komercyjne w zasadzie nie spełniają tej roli. I media publiczne potrzebują pieniędzy i to też wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, kiedy Trybunał orzekł, że za zwolnienia z abonamentu mediom publicznym należy się rekompensata z budżetu państwa. I tak została policzona w tym roku ta rekompensata. Jest to i tak mniej niż dostają media publiczne pieniędzy z Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, wielokrotnie mniej. Tutaj mamy totalną opozycję, która jest zainteresowana niszczeniem wszystkiego, co służy polskiemu państwu, polskiej racji stanu. I ten wrzask o to, żeby nie finansować Telewizji Polskiej czy Polskiego Radia, służy temu, żeby te media publiczne niszczyć. Przecież gdy oni wrócą do władzy, nie daj Panie Boże, to media publiczne zostaną zniszczone. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Oni nie są zainteresowani polską racją stanu, ani polską kulturą. W związku z tym tutaj w oczywisty sposób będziemy popierać tę poprawkę, gdy będziemy głosować nad całością budżetu. I to jest potrzebne. Telewizja publiczna, Polskie Radio, media publiczne
powinny być w Polsce silne. I tutaj kropka, ale ja oczywiście zachęcam wszystkich do oglądania Telewizji Republika. Bardzo pani dziękuję. Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość była państwa i moim gościem. Dziękuję pani poseł za spotkanie, a już za chwilę o tym właśnie, jak to nasze zdrowie powinno wyglądać o tej porze roku, ale nie tylko, bo zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne mają ogromne znaczenie dla naszej codzienności. Z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską. Do zobaczenia.